kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj już jest szósty dzień w tygodniu wielkanocnych inspiracji. Ja mam dzisiaj do Was sernik wiedeński z czekoladą. Jutro zapraszam Was na kanał do Kasi, Kasia Opolanka w kuchni. Tym filmem zostawię Wam linki na wszystkie kanały, co brały udział w tygodniu wielkanocnych inspiracji. Kto jeszcze nie widział filmików z tych kanałów, to bardzo Was serdecznie zapraszam i na pewno zainspirujecie się czymś smakowitym na święta. I to na tyle, zapraszam Was na filmik. Składniki na sernik to kilogram twarogu. W Niemczech kupuję zawsze w Kauflandzie Schichtkäse, 5 jajek, 150 g miękkiego masła, łyżka kopiasto mąki pszennej i mąki ziemniaczanej, 220 g cukru, 100 g rodzynek sparzonych i dobrze odsączonych i startoskórka z jednej pomarańczy i z połówki cytryny. Zaczynamy od ubicia masła z cukrem. Masło daję do misy miksera i stopniowo będę dodawać cukier. Piekarnik załączymy na góra-dół 170 stopni, a jak będziemy wkładać ciasto, to zmniejszymy temperaturę do 150, maksymalnie 155 stopni. Przy tych bokach pomaga trochę szpatułką. I będę ubijać dalej, dodawając powoli po jednym jajku. Następnie stopniowo dodajemy porcjami twaróg, dalej ucierając. Jak wszystkie składniki nam się połączyły i mamy taką fajną, jednolitą masę, to dodajemy obie mąki, otarte skórki z pomarańczy i cytryny i bakalie, w moim przypadku są to rodzynki. Tak wygląda gotowa masa serowa. Fajnie pachnie tu już na cytryna i na ta pomarańcza. Przekładamy to wszystko do formy. Moja ma tutaj średnica 22 cm. Do 25 cm będzie idealnie. Tak gotowe ciasto wkładam do piekarnika, zmniejszam temperaturę do 150, no maksymalnie 155 stopni i pieka tak ten sernik około 1,5 godziny. Sernik się fajnie wypiekł, jest dobrze wystudzony, wyjmujemy go z formy ostrożnie. Piekła go przez 1,5 godziny w 155 stopniach. Później wyłączyła piekarnik i przez 1,5 godziny zostawiła go jeszcze w piekarniku bez otwierania drzwiczek. Później uchyliła piekarnik i tak zostawiła go jeszcze przez 1,5 godzin do całkowitego wystygnięcia.
W kąpieli wodnej rozpuściła 100 g czekolady z 2 łyżkami masła i tą polewą poleja ten sernik po górze. Serniczek jest gotowy, ale że mamy Wielkanoc, to zrobię jeszcze fajną dekorację. Tutaj mam taki ustagras, czyli jadalna trawka. To jest z papieru jadalnego. Ja to kupiłam w Kauflandzie. U nas tego tutaj bardzo dużo jest w różnych kolorach. I na tym serniku uformuje się takie gniazdko do zajączka. Tak to właśnie wygląda, jak to się wyciągnie. Jak gniazdko mamy już gotowe, to brakuje nam jeszcze kolorowych jajeczek. Dekoracja oczywiście wedle uznania. Ja teraz te jajeczka właśnie dam na tort. Tutaj rozpuściła się trochę czekolady, żeby je tak, żeby się fajnie trzymały, żeby je przykleić. I mój serniczek wiedeński jest gotowy. I tu go jeszcze rozkroję. Skosztuję, pokażę wam, jak wygląda w środku. Serniczek wygląda naprawdę mega, morodzynki, widać fajnie ta skórka z tej pomarańczy i pachnie już nieziemsko tutaj. Teraz się tu kawałek z wami skosztuje. Jest po prostu pyszny, pachnie tak świeżo, orzeźwiająco, na ta cytryna, na ta pomarańcza. Kochani, jest w środku bardzo wilgotny, jest bardzo puszysty. Także kochani, nie ma nic lepszego jak taki sernik wiedeński dla was i dla gości. Zapraszam do subskrypcji kanału, kto tego jeszcze nie zrobił, do lajkowania, do zostawienia komentarza, co mnie zawsze bardzo cieszy. No i oczywiście, kochani, do pieczenia. I nie zapomnijcie popatrzeć na inne kanały, które już w tym tygodniu robiły propozycje i inspiracje dla was. Pod tym filmikiem zostawię linki. I to na tyle. Widzimy się zaś na następnym filmiku.